Laboratorium spółki CardioMed Silesia z Zabrza nie może już wykonywać testów na obecność koronawirusa. Taką decyzję podjęło we wtorek Ministerstwo Zdrowia. W związku z ostatnimi informacjami o niepewnych lub też złych, w ogóle wadliwych wynikach badań przeprowadzonych w laboratorium, laboratorium zostało zawieszone przez Ministerstwo Zdrowia i nie może wykonywać badań na zlecenie sanepidu czy też placówek ochrony zdrowia. W tej chwili nie może wykonywać żadnych badań do czasu, aż nie zostanie pozytywnie zwalidowane, to znaczy aż nie zostanie potwierdzone, że próbki badane w laboratorium uzyskują prawidłowe wyniki. Problem pojawił się w związku z wynikami dodatnio wątpliwymi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. W niedzielę placówka całkowicie wstrzymała przyjęcia i zamknęła izbę przyjęć, bo u 22 osób, zarówno personelu szpitala, jak i pacjentów, stwierdzono zakażenie koronawirusem. W związku z tym, że osoby te nie miały objawów, podjęto decyzję o weryfikacji testów. Wczoraj szpital poinformował, że do tej pory nie potwierdził się żaden wynik pozytywny. 21 kwietnia o godzinie 19 działalność szpitala została wznowiona. W opublikowanym 20 kwietnia przez CardioMed Silesia komunikacie możemy przeczytać. Do laboratorium KMS w dniach 16 i 17 kwietnia bieżącego roku trafiło łącznie ponad 1100 próbek do wykonania badań na nich. Większość tych próbek była opisana jako próbki do wykonania na CITO, to jest próbki osób z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia oraz próbki personelu medycznego, pracowników województwa śląskiego. W dniu 18 kwietnia bieżącego roku były przeprowadzone prace na pierwszym etapie tzw. strefie brudnej, gdzie w wyniku przeprowadzonej wewnętrznej kontroli stwierdzono możliwość przeniesienia zakażonego materiału biologicznego z rozszczelnionego pojemnika, wymazówki. Pomimo kilku prób nie udało nam się dzisiaj skontaktować z prezesem CardioMed Silesia. Żeby móc przeprowadzać więcej testów, placówka miała dostać pieniądze m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W związku z obecną sytuacją została wstrzymana procedura przyznania CardioMedowi środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Fundusze, które miały trafić do tej jednostki, nie trafią. A chodzi o 3,5 miliona złotych. Pieniądze na laboratorium przekazać miała także Metropolia. Dzięki 500 tysiącom złotych CardioMed Silesia miał przeprowadzić jeszcze większą liczbę badań na obecność koronawirusa. W tej sytuacji mam nadzieję, że ta sprawa się szybko wyjaśni i że laboratorium z powrotem będzie mogło być certyfikowane i te testy wykonywać. Ja przypomnę, że w województwie mazowieckim laboratoriów jest 16, u nas jest tylko 4. Tak więc to jest prawdziwe nieszczęście, że to jest spore utrudnienie. Do czasu następnej sesji mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni i członkowie zgromadzenia będą mogli ze spokojem sumienia zagłosować, że rzeczywiście pomagają w walce z koronawirusem. Sesja Metropolii, na której podjęta ma zostać decyzja o przesunięciu środków dla zabrzańskiego laboratorium, ma się odbyć w maju.